będziemy mówić na dzień dzisiejszy, jaki skład jest tego komitetu, ja powiem, jaka sytuacja jest w MOP i w DPS-ie. W MOP-ie dalej trwa otwarty spór zbiorowy. W DPS-ie numer 2 na Nadgórnej przeprowadzono referendum wśród pracowników na okoliczność wystąpienia jakichś akcji protestacyjnych lub wystąpienia do sporu zbiorowego. Tam, co ważne dla nas jest, pójdą razem z nami i będą popierać te postulaty pracownicze mieszkańcy DPS numer 2 i to jest dla nas ważne. Może do nas 15 placówek. Cały czas te placówki napływają. Nasza determinacja jest tym większa, że te nasze budżety domowe z dnia na dzień są coraz słabsze. My jako pracownicy jesteśmy zmuszani do takich sytuacji, że musimy pisać do dyrektorów szkół o zapomogi, żeby mieć na potrzeby doraźne, takie na jedzenie dla dzieci, na wydatki mieszkaniowe. Sytuacja nasza jest coraz gorsza. My, pracownicy szkół, mamy za sobą wieloletnie staże, większość z nas, i my naszą wysługą wyrównujemy najniższą krajową. To jest po prostu niedopuszczalne. My domagamy się jakiegoś godziwego wynagradzania. Zabrano nam premię. Miała być to sytuacja przejściowa. Trwa już około 2 lat. Premia to była także jakimś bodźcem do dalszej, takiej efektywniejszej pracy, mimo niskich zarobków. Ale zabrano nam i także tą premię. Ta moja wypowiedź to jest tak jakby zaproszenie do rozmów, żeby pan prezydent i Rada Miasta chciała z nami rozmawiać w tej sprawie. No ale chciałbym się wypowiedzieć, no, może osobiście, jaka jest moja sytuacja. Pracuję 24 lata w Grudziąckiej Oświacie. Od jakichś 15 lat pracuję w przedszkolu miejskim Tarpno przy ulicy Dąbrówki i moje wynagrodzenie netto wynosi 1100 zł na miesiąc i ja się po prostu już na to nie godzę. Ja już po prostu postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić. Że już tak po prostu dłużej nie może być, że nie można oszczędzać na najmniej zarabiających i może spotkajmy się z urzędnikami, może spotkajmy się z radnymi i może razem ustalimy, że będziemy brać te 1100 zł na miesiąc i na pewno nam coś się w Grudziądzu uda.